Za kilka miesięcy myśliwce F-16 pojawią się w Polsce. Wraz z nimi amerykańscy piloci, którzy będą się szkolić razem z naszymi lotnikami. Szczegóły współpracy w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku poznał Mariusz Filar. W trakcie pobytu w Polsce Amerykanie będą szkolić się z Polakami, ale również samodzielnie korzystać z naszej przestrzeni powietrznej, poligonów i infrastruktury lotnisk. Co będą miały z tego polskie siły powietrzne, wyjaśnia ich dowódca, generał Lech Majewski. Bardzo ważne są wspólne procedury, wspólna umiejętność przygotowania do lotu, wykonywania zadań wykorzystując określony system dowodzenia. W powietrzu jest bardzo mało czasu, żeby wykonać zadanie i wszystko musi być bardzo dokładnie przygotowane na ziemi według tych samych procedur. Będziemy to szkolili. Piloci amerykańscy mają najlepiej opanowane samoloty F-16. My uczymy się, ale można powiedzieć, że przechodzimy z tego etapu już uczenia się, jesteśmy dobrymi partnerami. Szef sztabu amerykańskich sił powietrznych, generał Norton Schwartz, który wizytował dziś 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, zdradził szczegóły pobytu amerykańskich lotników w Polsce. Samoloty przylecą na początku przyszłego roku i wtedy zaczniemy zaawansowany trening, który będzie obejmował wszystkie rodzaje działań lotnictwa wojskowego. Głównie chodzi o uzyskanie interoperacyjności między polskimi i amerykańskimi siłami powietrznymi oraz o to, żeby młodsi poznali się ze sobą i zaczęli sobie wzajemnie ufać w odróżnieniu od ich poprzedników z dawnych lat. Będziemy poznawać tutejszą infrastrukturę, przestrzeń powietrzną i specyficzne ograniczenia stref lotów. Dla nas to niepowtarzalna okazja, żeby się tego nauczyć. Pod koniec tego roku w Łasku pojawi się pierwsza grupa personelu amerykańskich sił powietrznych, która zajmie się organizacją pobytu komponentu lotniczego. Będzie on liczył około 250 żołnierzy i maksymalnie kilkanaście F-16. Amerykańskie myśliwce będą stacjonowały w Polsce naprzemiennie z maszynami transportowymi C-130 Herkules, których bazą będzie lotnisko w Powidzu. Za każdym razem jednak nie dłużej niż przez miesiąc w ciągu kwartału. Nie ma więc mowy o stałym bazowaniu amerykańskich samolotów w Polsce. Ale dodajmy, że w przyszłym roku dojdzie też do wymiany logistyków i mechaników lotniczych. Przez 2 lata trzej polscy oficerowie będą służyli w amerykańskich bazach w Arizonie i Karolinie Północnej, a trzej amerykańscy w Powidzu i Krzesinach. Jedynka.